Nazywam się Aleksandra Ćwik, jestem doktorantką w EuroRegu. Studiuję na pierwszym roku Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych. Skończyłam studia o dziedzictwie kulturowym na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie, który teraz funkcjonuje również w Wiedniu. Funkcjonuje pod nazwą CEU, Central European University. I to były dwuletnie studia magisterskie, w trakcie których bardzo wiele dowiedziałam się na temat zarządzania dziedzictwem. Studiowałam też antropologię na Uniwersytecie Wiedeńskim, na Wydziale Antropologii Kulturowej i Społecznej. A wcześniej licencjat zrobiłam również w Instytucie Ameryki i Europy w Ośrodku Studiów Amerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim. Piszę pracę doktorską pod przewodnictwem profesor Olechnickiej. Skupiam się na przedsiębiorstwach opartych na dziedzictwie na polskiej wsi, przedsiębiorstwach nastawionych na turystykę. To są takie na przykład zagrody edukacyjne, albo wioski tematyczne, albo jako muzea otwarte na świeżym powietrzu. I zastanawiam się, na czym polega to, że są oparte na dziedzictwie. Wioski tematyczne to są takie miejscowości, które postanowiły zbudować swoją ofertę turystyczną w oparciu o jeden motyw, który pochodzi albo z lokalnej tradycji, kultury, bądź z nieskończonej wyobraźni lokalnej społeczności. I budując na tym jednym motywie, którym mogą być zarówno hobici, jak i dinozaury, jak i na przykład lokalne zioła, bazując na tym, buduje się ofertę dla przyjezdnych i dla lokalnej społeczności również. Chociaż bardziej nastawione jest to na turystów. Za to zagrody edukacyjne są to takie zagrody, które zarówno wciąż mają swoją działalność rolniczą, jak i działalność edukacyjną. Takie zagrody można odwiedzać, można się nauczyć, jak działa tradycyjne gospodarstwo rolnicze. W tamtym roku prowadziłam dwa zajęcia po angielsku. Pierwsze nazywały się How many tourists is too many? I rozmawialiśmy o odpowiedzialnej turystyce. A drugie, Should the British Museum Return its Artifacts, w trakcie tych zajęć rozmawialiśmy o repatriacji dóbr kulturowych z europejskich muzeów, najczęściej do Afryki i Indii. Myślę, że odpowiedzialna turystyka to będzie kierunek moich zainteresowań i wysiłków, które będę teraz wkładać przez następne kilka lat, ponieważ przemysł turystyczny na pewno nie jest neutralny, ale nie wyobrażam sobie tego, że miałabym komuś zakazać na przykład podróżować, ponieważ sama wyniosłam bardzo wiele ze swoich podróży. Dlatego postanowiłam skupić się na obmyślaniu planu, jak sprawić, aby turystyka była bardziej odpowiedzialna i troszeczkę bardziej neutralna. W przyszłym semestrze zimowym będę prowadziła zajęcia dla pierwszego roku EuroRegu i to będą dane i infografiki w studiach regionalnych i przyjmuję te zajęcia tylko na jeden semestr od doktora Kupca, który postawił bardzo wysoką poprzeczkę. Są naprawdę wspaniałe zajęcia, więc mam nadzieję, że podołam, ale są też bardzo ważne dla przyszłej karierze specjalistów od studiów regionalnych i lokalnych. Także zapraszam na wspólne tworzenie mapek i wykresów. Tak, zdecydowanie z całego serca zapraszam na studia EuroRegu, ponieważ są przede wszystkim bardzo kameralne i bardzo rozwojowe i sama zazdroszczę studentom, którzy teraz tutaj chodzą na zajęcia.